bardzo cieszę z tego, bo czuję się bardzo bezpieczny po tych oświadczeniach pana, naszego geniusza, pana Skurkiewicza. Jeżeli nasze wojska obrony terytorialnej pilnują granic, to wróg zostanie na tych granicach zmiażdżony i nic nam nie grozi. Ja muszę powiedzieć, że również się tak samo czuję mniej więcej bezpieczny jak pasażerowie, którzy mają przyjemność wspólnie z panem Macierewiczem podróżować na tych samych szosach. Natomiast w tej sprawie, panie jenocie, jest takie zwierzę, które się nazywa meduza i to jest pewien fenomen. Meduza nie ma mózgu, a żyje na świecie już 200 milionów lat. Ja się zastanawiałem, jak to możliwe. Jak pana widzę, to jest to możliwe jednak, proszę państwa. I już kończę. Ja bym proponował tylko drobną taką poprawkę, żeby w ogóle wszystkie pieniądze, po co to dreptanie nieudolne w miejscu, wszystkie pieniądze tylko na Wojska Obrony Terytorialnej. Na nic innego, bo cała armia jest niepotrzebna, tylko ta wspaniała formacja Macierewicza. Dziękuję.